kampanii. W czasie kampanii, nie pamiętam, czy to był koniec sierpnia, czy początek września. Wydaje mi się, że koniec sierpnia, ale mogę się tu o dwa tygodnie pomylić. Kiedy no, nagle ta informacja wypłynęła właśnie w mediach, właśnie internetowych, że jest tego typu porozumienie i że rząd w jakimś tam posiedzeniu Rady Ministrów skłonny jest to przyjąć. No, wtedy po raz pierwszy się tym zapoznałem, no, ale ponieważ zaraz pan premier w ciągu kilku dni deklarował, że rząd tego nie podpisze tak łatwo, tylko będzie w tej sprawie prowadził negocjacje, to temat zszedł z agendy kampanii wyborczej. No ale minęło właśnie kilka miesięcy i okazuje się, że rząd nic nie zrobił, żadne negocjacje się nie odbyły. Po prostu ma zamiar podpisać ten sam dokument, którego nie podpisał, czy nie parafował pod koniec sierpnia, czy początek września. Teraz po prostu. Mamy no, świadome wprowadzenie w błąd przez premiera Donalda Tuska opinii. Kilka miesięcy pan jako poseł próbował się z panem zapoznać. Przyznam się szczerze, że ponieważ nie była w tej sprawie żadna debata ani w parlamencie, ani sobie dopiero teraz, kiedy sprawa no, dwa czy trzy dni temu wyszła ponownie na jaw, żeśmy się zapoznali, zanosiliśmy opinię, dzisiaj żeśmy tą opinię przedstawili i jesteśmy gotowi do dyskusji. Co więcej, okazało się, że bardzo wielu ludzi, nawet wszystkich, żeśmy dzisiaj nie prezentowali, ale bardzo wielu wybitnych prawników zajmujących się ochroną patentową, co się tylko się zaangażowało w tej chwili i przysyła różnego rodzaju opracowania. Także jest merytoryczne zaplecze do twardej rozmowy z przeciwdziałania temu, tak? No, oczywiście... Nie, to instrumenty, które są w tej uchwale, które panu nie pasują. No to tak, no to po pierwsze oczywiście to zapis, który mówi o tym, że wszystko, co zostanie uznane za niezgodne z ochroną, może podlegać zniszczeniu. Że przed rozprawą sądową, bez trybu odwoławczego, można wyłączyć strony zawierające no, zgodnie z tym porozumieniem nierespektowane zachowanie. Drugie. Po trzecie, tryb uchwalania i niezagwarantowany tryb zmiany. Tryb uchwalania tej ustawy niedemokratycznej. I ta ustawa nie zakłada wprowadzenia żadnego kalendarza, programu czy jakiejkolwiek ścieżki korekty tego porozumienia, gdyby się okazało, że dziecko zostało wydane z kopierą. To są przynajmniej trzy. Ustawa? To jest porozumienie, właśnie nie tak, porozumienie handlowe między zawodami. Panie pośle, na koniec mógłby pan zadawać tak. Do animatorów. Ja apeluję do wszystkich, którzy walczą się o wolność mediów, żebyście nie ustawali w tej walce, ale w interesie jakby sprawy, która jest wspólna dla nas, zajęli się raczej stronami osobistymi premiera, rzecznika rządu, czy innych osób, Michała Boniego, odpowiedzialnych za to, jak rząd prowadzi tę sprawę, a nie stronami instytucji publicznych, takich jak Sejm, rząd, czy nawet strona rzecznika rządu, bo wtedy łatwo jest po prostu ustawić opinię publiczną przeciwko, argumentując, że to zagraża bezpieczeństwu państwa. To już wszyscy się dowiedzieli, o co chodzi. Czas najwyższy nękać tych, którzy nie mają cywilnej odwagi na prawdziwą debatę.